Pokój dobry, kochani. Witam was serdecznie. Zobaczcie teraz, co było dzisiaj przed południem, gdzie byłem, jak się przygotowywałem do nakręcenia tego odcinka, z jakimi perypetiami. I zaraz do was wracam. Pokój dobro. 16 grudnia. Jak widzimy, jest prawie zima. Kochani, kilka ujęć nad morza było przed chwilką i za chwilkę będzie, a dalsza część w ciągu dnia, bo nie wiem, gdzie będę. Teraz już wracam do domu. Co prawda przygotowałem się na Pinokia, ale nie teraz, bo trzeba do domu wracać z innego miejsca. Postaramy się zgłębiać dzisiejszą tajemnicę stworzenia na nowo, stworzenia piękności. Już Pinokio bardzo blisko przebudzenia się ze snu i zobaczenia, że wszystko zostało odnowione. No właśnie, jak dzieciątko Jezus przychodzi i wszystko odnawia. Do zobaczenia za chwilkę już z innego miejsca. Także kochani, jest już popołudnie, po 16:00 jestem przed naszym kolegium. Byłem w centrum, chciałem być koło Lateranu i tam nagrywać. Byłem, nie było czasu, był czas na inne rzeczy. Jestem tutaj, słońce zachodzi. Miejmy nadzieję, że jeszcze zdążymy właśnie w tym słoneczku, które wszystko rozjaśnia, odnawia, daje życie. Dzisiejsza dobra nowina jest, jak zwykle, w pierwszym czytaniu w Ewangelii, w psalmie z Księgi Izajasza, rozdział 45. Niebiosa wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją. Natomiast w Ewangelii Pan Jezus powie: idźcie do Jana Chrzciciela i powiedzcie mu, że niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, a ubogim się głosi dobrą nowinę. Kochani, dzisiaj 16 grudnia i od Bożego Narodzenia dzieli nas 9 dni. Także mamy pierwszy dzień nowenny do Dzieciątka Jezus. I dzisiejsze teksty mówią nam, teksty Pisma Świętego, o nowym stworzeniu. Ponieważ Pan jest tym, który mówi o sobie: stwarzam światło i ciemność. Niech ziemia się otworzy i przyjmie zbawienie. To mówi Pan, który stworzył niebo i ziemię. Ukształtował tą ziemię po to, żeby była zamieszkana. Jesteśmy na drodze adwentowej i zmierzamy, dzisiaj już jeszcze, to chcę wam przekazać, że dzisiaj się wpatrujemy już nie w przyjście Pana Jezusa, jak do tej pory, powtórne,
To było oczekiwanie pierwszej części Adwentu na powtórne przyjście Pana Jezusa. Teraz przygotowujemy się do tego wspominania przyjścia Jego pierwszego jako dzieciątka. Zmierzamy do nowego stworzenia, bo jak powie święty Paweł, przez Jezusa wszystko się stało. Wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. Bo Jezus przychodzi na ziemię, żeby tę ziemię odnowić, aby wprowadzić miłość, sprawiedliwość, wiarę, nadzieję, pokój i braterstwo. Podejdźcie trochę bliżej. Także słoneczko nam troszeczkę zaszło, dlatego że są chmurki na zachodzie, tam właśnie nad morzem. Tam jest na zachód, czyli na Hiszpanię, czyli na Stany Zjednoczone. I znowu w kółko. Łukasz Ewangelista mówi właśnie, że chorzy wracają do życia, że odzyskują wzrok, są oczyszczeni, trędowaci, że jest zmartwychwstanie, nowe życie, że jest dobra nowina ogłaszana dla wszystkich, bo życie się odradza. Spójrzmy na naszego Pinokia. On też przechodzi pewną transformację, przejście. Naprawdę ożyje ta kukiełka drewniana. To jest niesamowita przemiana. To jest nowe stworzenie, bo z drewna przychodzi nowe serce, żywe serce. Zobaczycie, już trochę wam to powiem, że po przebudzeniu się, kiedy był we wnętrznościach ryby razem z Geppettem, jak ktoś widział film czy bajkę, że jak się obudzi, zobaczy, że jest przemieniony. Że jego serce naprawdę bije. A zobaczy swojego ojca, tatusia, który jest żywy i wzmocniony i silny. To nie jest ten staruszek, który ledwo co trzymał dłuto, ale będzie miał nowe siły, będzie pełen wigoru, ponieważ wszystko się przemieni, ponieważ ten upór Pinokia, żeby zostać dzieckiem, przemienia nie tylko jego samego, ale i otoczenie. Wszystko się przemienia. Co nas może przemienić w tych dniach? No może to być spowiedź święta. Może dzisiaj warto o tym pomyśleć, żeby zastukać do księdza, zadzwonić, umówić się, bo za chwilkę mogą być kolejki, bo ktoś będzie chciał skorzystać, bo nie będzie miejsca. Już dzisiaj o tym pomyśleć, aby pójść do spowiedzi, wyznać swoje grzechy i przeżyć tę spowiedź jako: przychodzę, Panie Jezu, żebyś mnie dotknął. Żeby łaska Boża, którą Ty dajesz, łaska, czyli łaska uświęcająca, odpuszczenie grzechów, żeby nie tylko doświadczył, że jestem od tego wolny, że jest lekko, ale żeby wszystko się w nas zmieniło i wszystko wokół nas. Wtedy wszystko, co będziemy widzieli, będzie się nam wydawało cudem. Odzyskamy wzrok. Zobaczymy, że się coś odnawia w nas. Podejdźcie jeszcze bliżej na modlitwę. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dotknij nas swoją łaską i przemień nas i wszystko, co nas otacza. I daj nam już odczuć bliskość Twoich narodzin w przygotowaniu żłóbka, w przygotowaniu naszych mieszkań, w przygotowaniu naszej duszy, w trudnym czasie, jaki wszyscy dzisiaj przeżywają, że Ty dla nas właśnie będziesz zbawieniem. Wodę zamieniłeś w wino, ślepi przy Tobie znów widzą. Któż jest jak Ty, tylko Ty. Blaskiem rozświetlasz ciemności, człowiek powstaje z marności. Któż jest jak Ty?